Zamyślenia wielkopostne. Zaprasza siostra Elżbieta Śmieciuch ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Otwieram Biblię na Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 6, wiersz 36. Bóg rozpoczyna ze mną dialog. Słucham Go. Pan Jezus poprzeczki nie obniżył. Mówi do mnie: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Ojciec jest miłosierny. Abyśmy my byli miłosierni, Pan Jezus podaje nam praktyczne rady. Nie sądźcie, nie potępiajcie, odpuszczajcie, dawajcie. Rozważmy pierwszą radę. Słowo Pana brzmi: nie sądźcie. Któż z nas policzy wyroki ze skróconym procesem sądowym do minimum, które wydajemy na naszych bliźnich w ciągu jednego dnia? Nie ma w nich obrońców, adwokatów, ławników. Rolę sędziego pełnimy my sami. Tymczasem władza sędziowska należy tylko i wyłącznie do Boga. Rada: dawajcie. Odmierzę wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Pewna księżna, chcąc poznać swoich poddanych, w przebraniu żebraczki udała się prosić o wsparcie. Otrzymywała to, co najgorsze. Tylko w domu najuboższych ludzi została przyjęta gościnnie i obdarowana ostatnim, co mieli. Gdy wydała ucztę na swoim zamku dla owych poddanych, każdy ze zdziwieniem otrzymał na stole to, co jej podarował. Na szczęście Bóg odmierza inaczej niż człowiek. Zawsze miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą. Daje nam, grzesznym recydywistom, swoją bezinteresowną miłość.